Uczniowie szkoły podstawowej nr 11, gimnazjaliści oraz mieszkańcy osiedla Niwa doczekali się wreszcie kompleksu sportowego z prawdziwego zdarzenia. Jestem pod wrażeniem. Takiego pięknego, dużego obiektu, wielofunkcyjnego jeszcze nie widziałem, a już prawie rok czasu jestem ministrem, a odbierałem bardzo wiele inwestycji, gdzie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, który jest w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest przeznaczany na takie inwestycje.